Zapraszamy na kolejną część wielkiego przeglądu porterów bałtyckich. Dzień dobry, Haczakwi. Piwny głos w Waszych domach. Jak zawsze w tym cyklu przed nami pięć porterów bałtyckich z różnych browarów. Tym razem są to portery bałtyckie z dodatkami. Tak, taki jest motyw przewodni. Więc zacznijmy od najlżejszego. Takie są ustawione. Alkoholowo najlżejszy, a tu już będziemy gadać głupoty. Być może zaczniemy już gadać głupoty przy pierwszym. Tak, jest szansa. Zobaczymy. Zaczynamy od browaru Cormoran. Piwo nazywa się Copernicus. Jest to porter piernikowy. Piwo wyprodukowane z okazji 550. rocznicy urodzin wielkiego astronoma, ale także lekarza, ekonomisty i wielebnego kanonika kapituły katedralnej we Fromborku. Czyli kogo? Jana Matejki. Nie, no oczywiście Kopernika, bo browar Cormoran jest z Olsztyna, no i Kopernik w Olsztynie bardzo długo. Tak, ja wiem, że Kopernik jest kojarzony głównie z Toruniem. Trochę z kobietą. Też. Trochę z Fromborkiem, natomiast on w Olsztynie też odegrał bardzo ważną rolę i w Olsztynie na zamku zachowała się zrobiona przez niego własnoręcznie tablica astronomiczna. To jest jedyna rzecz zrobiona przez Kopernika służąca do obserwacji astronomicznych, jaka przetrwała, także polecam odwiedziny w Olsztynie. I nie tylko z tego powodu. Nie, no nie tylko z tego powodu, ale też to wyjaśnia zaangażowanie browaru Cormoran właśnie w uczczenie rocznicy urodzin Kopernika. Dokładnie. I w składzie mamy standardowe rzeczy, słód jęczmienny, jasny kron wypalony, ekstrakt słodowy, miód, chmiel, skórka pomarańczy, goździki, cynamon, kolendra, drożdże. No tak, no ma nawiązywać do pierników, czyli do tej drugiej miejscowości kojarzonej z Kopernikiem, czyli drugiej miejscowości niewielkiej. Browar Cormoran robi dobre portery bałtyckie i jest znany ze swoich porterów bałtyckich, bo to oprócz porterów armińskich mamy przecież też Imperium Prunum, jakby nie patrzeć. No najwyżej oceniany porter bałtycki na świecie. No tutaj czuć bardzo intensywnie przyprawy. To jest takie trochę świąteczne piwo. No wiadomo, pierniki są świąteczne, więc... Nie powiedzieliśmy najważniejsze. Piana stylowa. Barwa stylowa. Jest dosyć jasne. I takie dosyć przejrzyste. Tak. Mam wrażenie. No ale porter bałtycki nie powinien być smoliście czarny, totalnie nieprzejrzysty, rubinowe refleksy, wszystko brąz jak najbardziej są pożądane. No to jest właśnie takie brązowe. Piana jest taka, powiedzmy, dosyć słaba. No tak, no. Faktycznie pachnie piernikiem. Pachnie piernikiem, ale nie takim przesadnie słodkim piernikiem, więc nie, takim daje piernikiem, mi to nadzieję. Podobnym piernikiem, jaki jedliśmy na Wigilię. Takim fajnym, przyprawowym, ale nie za słodkim takim... Piernikiem. Tak, nie pejstry piernikiem. Nie pejstry, no właśnie. Też każdy piernik jest pejstry, no tak, no zgodnie z definicją tak. No ale nie jest bardzo słodki. Jest słodszy w smaku niż w aromacie, by to nas wskazywało. Tak, ale nie jest taki przesadnie piernikowy. Tak jakby to porównać na przykład z piernikowym fochem, który też jest piernikowy, ale on jest bardzo piernikowy. Ja nie jestem w stanie wypić piernikowego focha. To jest chyba z aromatami nawet. Możliwe, ale no to jest słodkie i przesadnie przyprawowe. Tutaj to jest fajniej skomponowane moim zdaniem, chociaż wciąż to jest intensywnie piernikowe. No, jest baza porterowa przede wszystkim. No to jest ewidentnie piernikowe, czyli tak jak miał być. Jest napisane porter piernikowy, jest porter piernikowy. Jest w ogóle bardzo dużo też tutaj suszonych owoców. Jakieś takie śliwki. No dla mnie jest troszeczkę za słodki. I może tej przyprawowości mógłbyś odrobinkę więcej na finiszu, bo finisz jest taki... Jest tylko kwaskowaty. Tak, i tak... No jednak piernik się kończy bardziej przyprawowo. Ja się z tobą zgadzam do pewnego stopnia, ale od pewnego stopnia się nie zgadzam. W związku z tym, że to jest piwo... Pozdrawiam Mateusza Kopracza, który chciał, żebyśmy się nie zgadzali częściej. To dla ciebie. W związku z tym, że to jest piwo z okazji urodzin Kopernika, zakładam, że ono jest skierowane jednak do odbiorcy trochę innego niż po prostu miłośnicy piwa. I myślę, że dla takiego odbiorcy to piwo jest właśnie w sam raz. Nie jest bardzo słodkie, ale jest trochę słodkie.
Są wyraźne przyprawy, które sprawiają, że taki przeciętny odbiorca sobie pomyśli, to jest inne piwo niż to, które ja znam. No i jest takie dosyć przystępne. Znaczy, nie mówię, że jest złe, absolutnie, ale... Nie, jest... Miał być porter piernikowy, jest porter piernikowy. A chciałeś inny. Nie, no dobra, ja nie ukrywam, że ja chciałam, żeby zrobili gruit znowu z okazji urodzin Kopernika. No trudno, jest porter, ale... Jejku, ubolewamy, że jest porter. Dobra, jedziemy dalej. Rock Browar Jerocin, Dark Side of Orange. Jest to porter z świeżymi skórkami słodkich, wygrzanych słońcem hiszpańskich pomarańczy. Brzmi dobrze, bo to takie połączenie czekolada z pomarańczą zawsze jest fajne. 9% alkoholu, ekstrakt nie podany, no ale 20 pewnie spokojnie, jak nie więcej. Tak na rany. Dużo go jest w tej butelce. Czy barwa jest stylowa i piana jest stylowa? Tak, barwa stylowa. No te pomarańcze tutaj buchają w aromacie, to jest zdecydowanie na pierwszym planie, są takie... A taka kandyzowana skórka, tak mi się to kojarzy, z taką kandyzowaną. To nie jest taka świeżo starta skórka. I nie taka gorzkawa skórka, tylko taka... To jest taka trochę czekolada z pomarańczami. Tak, znowu takie świąteczne klimaty. O, jest bardzo słodkie. Znaczy, no nie jest pastry słodkie. Nie w tym sensie, absolutnie. Jest, to jest w ogóle dosyć pijalne takie piwo bez ciała, czyli takie jak porter bałtycki. Ma takie odczucie słodyczy, ale nie wydaje mi się... To jest takie karmelkowe, taki... Karmelkowo-pomarańczowy. Myślę, że to jest trochę bardziej taka sugestia od zapachu. Myślisz? Natomiast samej słodyczy chyba aż takiej dużej tutaj nie ma. Na pewno piwo jest dosyć deserowe. Z niską goryczką, w smaku jest to pomarańczowość, ale już taka przykryta jednak słodowością, słodami palonymi, trochę czekoladowa, z nawet wyraźną goryczką. Taką, nawet taką, może niedługą, ale jest tutaj goryczka. Taka chmielowa i... No w sumie, faktycznie, tak stanowi, nie zastanawiam się. Stanowi fajną kontrolę tej słodyczy, więc jest takie początkowe uderzenie słodyczy, ale później jest dosyć wytrawne i ta goryczka to fajnie balansuje, więc całość jest bardzo pijalna. Więc no fajnie to, całkiem fajnie dodatek tutaj gra. Mocno w zapachu, ale nie dominuje smaku i fajnie łączy się z palonymi słodami. To całkiem fajne piwo. Puszeczka. W puszeczce jest browar z Tumostów, Drunken Sailor, Baltic Porter, 9,5% alkoholu. Plato, że poznać trzeba zeskanować kod QR. I mam tutaj dodatki Muscovado Sugar i Almonds. Małe puszeczki są fajne, szczególnie w przypadku właśnie mocniejszych piw. Szkoda, że tak mało browarów się decyduje na mniejsze objętości mocnych piw. No czasami po prostu to jest kwestia możliwości technologicznych. Nie, no oczywiście. Niektóre linie do puszkowania są na konkretne objętości. Nie można już tego zmienić, albo to wymagałoby zmiany wielu części. A niektóre są takie, że pach, parę minut, paręnaście minut i możemy rozlewać co innego, więc to zależy. Barwa stylowa? No, jest okej. Piana stylowa? Piana stylowa. Beżowa. Te migdały czuć. Tak, zdecydowanie czuć migdały. Ale to nie jest taki obezwładniający aromat, jak w przypadku zastosowania aromatów właśnie. Czuć je, ale to nie jest tak, że to pachnie bardziej migdałowo niż marcepan. Tak. Powiedziałbym, że to faktycznie mogą tutaj być prawdziwe migdały. Czy w składzie piszą, że są migdały, więc... To migdałowość taka stonowana i taka nie jest taka ewidentna, nie jest taka... narzucająca się. Natomiast samego cukru muskowadu to nie będziemy czuć, no bo on są odfermentowane. Jest takie lekkie nuty, bo cukier muskowadu daje takie lekkie nuty rumowe, owocowe, trochę brodzynkowe. To jest dosyć wytrawny porter. Nawet trochę chyba zbyt palony jak na porter. Bo to ciekawe, pierwszy łyk na początku jest bardzo duże odczucie słodycze. To jest taka
słodycz, taka nawet cukrowa. Mhm. Ale faktycznie, jak trochę się trochę poleży na języku, to czuć, że to jednak jest dosyć wytrawne. Z wyraźną palonością, bo spodziewałem się, że będzie to piwo bardzo słodkie, że to będzie trochę pastry porter, ale jestem przyjemnie rozczarowany. Przyjemnie rozczarowany, okej. Okay. Przyjemnie zaskoczony. Tak, zaskoczenie to jest to dobre. Tak, jestem pozytywnie zaskoczony ciałem, wytrawnością. Spore wysycenie jest też. Tak przynajmniej odnoszę wrażenie, że... Ale to spore wysycenie bardzo pomaga temu piwu, bo... Jest tak... bardziej pijalne. I to jest coś, co w porterach bałtyckich mam wrażenie, że jest trochę traktowane po macoszemu, że to większe wysycenie przy tym profilu fermentacji i przy tym, jaki porter bałtycki powinien mieć profil, to wyższe wysycenie byłoby pożądane. Żeby jednak to nie był taki gęsty, syropowy, imperialny stał, tylko właśnie pijalny, wytrawny, trochę mocniej nagazowany porter bałtycki. I te dodatki, naprawdę podoba mi się to, że one są bardzo stonowane. Tak, one tylko uzupełniają jakieś tam ubytki ewentualne w samym porterze. Porter nie ma ubytków. Porter jest idealny. One są takie... W aromacie na drugim planie, w smaku no to w ogóle tam trzecim albo jeszcze dalej. I to mi się podoba, że te dodatki nie próbują dominować. Plus fajna paloność, stosunkowo wysoka goryczka. No, przyjemnie to się pije. Przyjemny jest ten balans i nie pójście w stronę nadmiernej słodyczy. Tak, bo byłoby łatwo pójść w stronę słodyczy właśnie z migdałami szczególnie. Znaczy nie, że migdały wnoszą słodycz, tylko żeby się to ładnie właśnie w stronę marcepanową. Mhm, tak. Następne piwo to kolejna mała puszeczka, to jest kooperacja Pinta i Sofia Electric Brewing The Fortune Tamer. I jest to 27,1 plato, 10 pół alkoholu. To już tak nieźle. Tak, jest to porter z dodatkiem fig i wanilii. Ciekawe, w wersji angielskiej nie ma przecinka między wanilią a hops, więc... No, czyli waniliowe chmiele. Waniliowe chmiele, ale w wersjach innych, w innych językach są przecinki, więc to jest wanilia i chmiele. To nie są chmiele infuzowane wanilią. Barwa? Trochę nieprzejrzysta, chociaż nie? Troszeczkę może być za ciemna. Ale... No są jakieś tam rubinowe refleksje. Nie, dobra, nie jest takie smoliście czarne. Piany nie ma w ogóle. Tak, nie ma w ogóle, ale jak się już ją tak wytworzy na siłę, to jest dosyć ciemna. Taka kawa z mlekiem. I bardzo szybko znika. Wanilię tutaj czuć, no ale wanilia ma to do siebie, że ją czuć jak gdzieś jest. Więc tak, czuć to tutaj ją dosyć wyraźnie. Pytanie, co z tymi figami? Jaki aromat mają figi, poza tym, że są słodkie? Jadłam wielokrotnie figi, ale czy one mają jakiś aromat konkretny? Figowy? I to jest właśnie to, o czym mówiliśmy na początku. Przy tych piwach już będziemy gadać głupot. Mieliśmy gadać przy tym, ale... A, dopiero przy tym. A, no dobra, no to już przy tym zaczynamy. Taki waniliowo, trochę czekoladowy aromat. Okej, jestem zdziwiona. Jestem naprawdę zdziwiona. Bo w pierwszej chwili tak przytaknęłam sobie, bo pomyślałam, okej, czyli jest słodkie, tak jak się spodziewałam, że będzie słodkie, ale po chwili poczułam goryczkę i nie jest wcale aż takie słodkie, jak myślałam, że jest. Moim zdaniem jest słodkie. Jest słodkie, ale jest z goryczką. W sensie nie jest wytrawne, tylko słodkie z goryczką. Tak, to jest słodycz wysoka, która próbuje być, próbowali zrównoważyć dosyć wysoką goryczką. Mam wrażenie, że jest tak, jest dosyć wysoka słodycz, dosyć wysoka goryczka, no tak z sobą walczą. I tak nie ma takiego płynnego przejścia między jednym a drugim. Jest po prostu słodycz, a za mnie goryczka. A nie ma takiego... Tak, figi powinno tak ładnie wygładzić, ale tego nie zrobiły. I też brakuje mi tutaj trochę takiego porterowego charakteru. Może dlatego, że to jednak jest 27 plato i to już jest takie na tyle gęste, że... Tak, to jest właśnie gęste i jest takie nawet palone dosyć mocno. No, jakby tutaj... W ślepym teście odróżnienie tego od imperialnego stoutu, no, jednak imperialny stout i porter bałtycki, nawet imperialny, powinny trochę się różnić od siebie. Natomiast tutaj to jest taki, no, imperialny stout z dodatkami.
Może Imperialny Stout powinien być odrobineczkę bardziej palony, ale no nie ma tego porterowego profilu. To nie znaczy, że piwo jest złe. Nie, jest nawet bardzo przyjemne, takie degustacyjne, typowo degustacyjne. No, podoba mi się wanilia tutaj. Jest chyba nie wkomponowana, nie jest zbyt wyraźna. Zaczynam czuć w aromacie jakąś taką... Czujesz te figi? No to owocowo, które właśnie kojarzy mi się z figami, takimi bardziej suszonymi figami. No to myślałam się, że to raczej suszone figi pewnie były dodawane. No pewnie tak. Szkoda, że nie ma tego porterowego profilu. No i kończymy. Kończymy nową wersją Porter Mass. Pinta ma dwa portery, imperialne portery bałtyckie. Jest Imperator Bałtycki, który jest bardzo mocno chmielony, nawet jakieś 100 IBU, chmielony na zimno. No tak, to jest fajne. I jest wytrawny, gorzki. 24,7 plato i jakieś 9 z kawałkiem alkoholu. I jest Porter Mass, który ma 30 plato, 11 alkoholu. I on jest słodszy, bardziej słodowy, z dosyć niską goryczką. Jest wersja podstawowa i są co roku wypuszczane wersje specjalne z dodatkami. I ta wersja ma wędzone śliwki i ziarno kakaowca. I trochę śliwki w czekoladzie. I tak. Porter Mass, wersja śliwki w czekoladzie. Okej, jestem za. Śliwki w czekoladzie to jest jedno z naszych ulubionych słodyczków. Tak. Śliwki w czekoladzie z dobrego miasta, z Jutrzenki dobre miasto. Jak będziecie kupować śliwki w czekoladzie, no to tak, producent Jutrzenka dobre miasto, kandyzowane śliwki. Kandyzowane, tak. 70%. To są najlepsze śliwki w czekoladzie, jakie możecie dostać w tym smutnym kraju nad Wisłą. Naprawdę. One nie są za słodkie, one są idealne. No tam jest dosyć wysoka kwaśność nawet. Tak, no to jest fajne. I wielka zawartość śliwek, bo często to jest tak, jest mała śliweczka, dookoła jest cała masa jest jakiegoś... Jest to białe, to takie... Słodkiego coś. Czegoś i gdzieś tam jeszcze czekolada. A w tej jest śliwka i dookoła trochę czekolady, więc no, taka. Jest jako wersja premium w niektórych marketach. Tak, więc... Carrefour ma chyba swoją właśnie tak. Taką... Nawet chyba w Biedronce bywało. Więc patrz się na skład. Kandyzowana śliwka 70%. To jest to, co chcecie. I produkcja Dobre Miasto. Oczywiście. Okej, okay, barwa stylowa. Piana jakaś jest. Ja sobie w tym momencie wyobrażam te wszystkie browary, te, które tutaj degustujemy, które siedzą przed ekranem. Tak, czy barwa jest stylowa? Czy piana jest stylowa? No. Czy powiedzieliśmy chociaż raz, że barwa nie jest stylowa? Tak. Okej. Bardzo ładne. Bardzo deserowe. No czułeś przede wszystkim wędzoność tej śliwki. No trochę jak Imperium Prunum w aromacie. No tak, ale tutaj jest napisane, że wędzona śliwka. No i tak, no jest napisane wędzonej śliwki w nawiasie Suski Sechlońskiej. Czyli tak jak w Imperium Prunum, tyle tylko, że tutaj jest też czekolada. No i trochę więcej plato, no tak. Więcej alkoholu. No czy czekolada, kakaowiec. No i też w porównaniu do Imperium Prunum tutaj aromat śliwki nie jest nie aż, tak, tyle, aż tak dominujący. Jest bardziej stanowany. Ale pachnie nie jak bardzo słodkie piwo, tylko właśnie takie, które ma jest właśnie w taką ogniskowość wędzoną. No tak. Nie obiecuję, że to będzie pastry porter. Się zdziwimy. Jest bardzo, bardzo wyraźna ta śliwka. Jest właśnie ta kwaśność śliwki tutaj. To jest taka owocowość, jaką ja lubię w porterach bałtyckich. No oczywiście tutaj wynikająca ze śliwki. I ta kwaśność śliwki jest takim... Wprowadza balans. Bo piwo jest słodkie. Tak. No przy tych parametrach nie może nie być słodkie. Słodkie, bardzo gęste. To jest naprawdę ewidentnie gęste, więc... Na konkursie? A weźmy, panie, idź z tym. To nie jest porter bałtycki, co mi tutaj polałeś. Ale ta śliwka powoduje, że no jest to bardziej pijalne niż parametry by na to wskazywały. Ta właśnie kwaśność tej śliwki daje fajny balans. No i to, o czym mówiłam, że się domyślam, że tak będzie, czyli ogniskowość, taka popiołowość tej wędzonki śliwki tutaj jest bardzo wyraźna. Jest też czekoladowość. No, ciężko mi czy to jest z tego dodatku, czy to jest od słodów.
Ale jednak śliwka dominuje w smaku. Mm-hmm. Właśnie nie, mało nie, porteru. Tak, nie tak bardzo w aromacie, ale właśnie. No ale porter Mac jest takim no nie wchodzącym prawie w pastry porter. Jeśli chodzi o tą słodycz. No zresztą to jest takie bardziej degustacyjne piwo, tak, a portery bałtyckie są do picia. No tak, to jest do... No to jest do degustacji. Ciumkania. Tak. No ja bym nie była w stanie wypić pół litra, no oczywiście to nie jest butelka pół litrowa, no ale... Ale nawet całej butelki pewnie bym nie była nie, w stanie całej butelka byłaby. Znaczy, naraz nie, ale powolutku, no oglądając kilka odcinków Bob's Burgers, czy co tam oglądamy. Ja myślę, że to byśmy raczej wypili oglądając Nicka Offermana siedzącego przed kominkiem. Okej. Okay. To kończymy degustację i puszczam Nicka Offermana. Nie mamy własnego kominka, to przynajmniej popatrzmy, tak, jak ktoś inny siedzi przy kominku. Dokładnie. Brakuje mi tutaj charakteru porteru bałtyckiego. Mhm. Ciężko zachować charakter porteru bałtyckiego przy 30 plato. Mhm. No, oczywiście to jest imperialny porter bałtycki, ale przynajmniej dla mnie imperialny porter bałtycki powinien zachowywać charakter porteru bałtyckiego, tylko być wszystkiego więcej. No dobra, to z tej piątki, które jest twoim zdaniem najlepsze? Mam dwóch faworytów. Okay. Mam dwóch faworytów, bo ciężko jest mi wybrać, bo to są zupełnie inne kategorie piw. Czyli Cormoran, Copernicus i Pinta Porter Mass. No, nie wybiorę między nimi, bo to są dwie zupełnie różne kategorie porterów, jakby, mm-hmm. jakby nie patrzeć. No, to jest mocno degustacyjne piwo, to jest do picia, ale oba mi bardzo smakują, oba mają te dodatki fajnie wkomponowane w całość piwa. Tu może troszeczkę za wyraźna jest ta śliwka, ale, no, ale jest to naprawdę bardzo, bardzo smaczne piwo. No tutaj z kolei może trochę za dużo tych przypraw korzennych, nie wiem, ale też jest bardzo smaczne. Także to są moje dwa typy. Okej. Okay. No ja sobie jeszcze, kiedy była przerwa na reklamy, wziąłem jeszcze po łyczku każdego, każde zdążyło się trochę poddychać, trochę ogrzać. I moim faworytem jest Copernicus. Tego się nie spodziewałam. Ja też myślałam, nie na że początku. Coś innego powiesz, ale rozumiem dlaczego. No tak, jak się trochę ogrzało, poddychało, wypełni się taką fajnymi przyprawami. On jest słodki, ale jednocześnie jest bardzo pijalny. Nie ma za dużo ciała. A to jest piwo, które spokojnie taką butelkę półlitrową można by wypić. Tak. Nie, oczywiście jest z kufla na dwa łyki, ale ono nie męczy, ono zachęca do kolejnego, ono nie jest takie, że po jednym łyku już kubki smakowe są zmęczone, nie oferuje za dużo, jest takie akurat. Natomiast to Porter Mass jest bardzo fajny, a on jest taki bardzo degustacyjny. Tak, jest bardzo degustacyjny. No właśnie dlatego mówiłam, że nie da się tych piw porównywać ze sobą. Bo to jest, no jest naprawdę bardzo smaczne piwo, ale bym go dużo nie wypiła. Jest zbyt przytłaczający. To jest siła Imperium Prunum, że ono mając 26 plato i koło 9 z kawałkiem alkoholu, ono jest pijalne. Ono jest bardzo pijalne. Natomiast tutaj mamy 4 plato więcej, ale już zupełnie inny charakter. Ono jest gęste, esencjonalne, degustacyjne. Ale też ta śliwka, mam wrażenie, że ma trochę inny charakter. No tak, ma inny charakter. Ona tak stanowi kontrę, ale nie wpasowuje się aż tak fajnie w ten profil porterowy. Zaskoczenie albo nie. Browar, który robi znakomite portery bałtyckie, który specjalizuje się w tym, może dużo powiedziane, ale robi naprawdę to znakomicie od wielu lat i robi klasyczne portery bałtyckie. I nawet ich imperialne portery bałtyckie zawsze mają zachowany charakter tego piwa. I zaskoczenie, że jest najlepsze? Ale ja jeszcze chciałabym podkreślić, że to taka dosyć mocna piątka. Tak, bardzo mocna piątka. Żadne z tych piw nie jest niedobre, nie do odrzucenia. No bo zwykle będziemy musieli pewnie wszystkie pięć dopić, a tego nie wlejemy chyba. No zwykle zdarza nam się tak, że przynajmniej jedno jest takie, że jest takie... No, że widzieliśmy, wypiliśmy, okej, okay, dobra, nie chcemy więcej. A tutaj... Jest naprawdę okej. Okay. Tak, no ale za charakter porteru... Mhm. Cormoran. Ta-da!
Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o kolejną edycję przeglądu porterów bałtyckich. Porterów mamy sporo i będzie coraz więcej do kolejnego, więc... Ale zanim nastąpi kolejny, będzie Baltic Porter Day, przed którym na pewno zrobimy degustację tych porterów bałtyckich, które z okazji Baltic Porter Day się pojawią, tych wszystkich, które uda nam się dostać troszeczkę wcześniej. Tak, to będzie wesoła degustacja. No zawsze jest wesoła degustacja. Bardzo wesoła degustacja. Więc widzimy się. Za czas jakiś.